Zacznijmy od nietuzinkowego wykonania, a właściwie od plecków z Pinatexu, które Realme GT ma w jednej z edycji. No i trzeba przyznać, że jest to wegańska skóra niemalże dosłownie, bo pochodzi to wszystko z liści ananasów. Oczywiście jest to też potem barwione i wzmacniane po to, żeby wytrzymało przez dłuższy czas. Ja mam wrażenie, że to jednak będzie się ścierać po jakimś tam okresie, no i w związku z tym zalecałbym nałożenie etui, ale też trzeba przyznać, że wygląda to osobliwie i na pewno ten telefon będzie Was wyróżniał z tłumu, jeśli jest to dla Was istotne. Szkoda, że chyba cały budżet poszedł na to wykończenie, bo mamy boki z plastiku i nie wygląda to specjalnie atrakcyjnie. No i niestety mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wygląd, ten smartfon jest dość odtwórczy, jeśli spojrzymy na przód i na boki. No, te boki będą się na pewno rysować. Z przodu mamy szkło Dragon Trail, mamy też taki szklany pasek z tyłu. Obydwa zbierają mikrorysy i tak naprawdę nie robiłem nic specjalnego w tym celu, więc mam wrażenie, że ten telefon może nie wytrzymać zbyt długo, jeżeli nie nałożycie na niego odpowiednich case'ów i folii. Bardzo mnie cieszy, że telefon nie waży przesadnie dużo, 186 gramów, ma 9,1 mm grubości w wersji z Pinatexem i 8,4 w wersji szklanej. W tej szklanej pewnie będzie się lepiej go trzymało w dłoni, ale z drugiej strony Pinatex jest przyjemny i też poprawia ten chwyt. Na szczęście w Realme nic nie trzeszczy i nie odstaje, więc chociaż pod tym względem jest tutaj bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ekran, mamy tutaj AMOLED 6,43 cala o rozdzielczości Full HD+, i o odświeżaniu do 120 Hz. Zacznijmy od odświeżania, bo całość jest niesamowicie płynna i utrzymanie 120 klatek renderu animacji, żeby 120 Hz wyglądało jak najpłynniej, tutaj jak najbardziej jest. 60 Hz oczywiście też możemy włączyć, ale wrażenia są znacznie mniej atrakcyjne wizualnie, choć pewnie przełoży się to na lepszy czas pracy na baterii, o tym później. Jeśli chodzi o same parametry ekranu, nie jest on przesadnie jasny. Jest jasny, ale w związku z tym, że jest dość mocno połyskliwy, to ostatecznie nie widać na nim tak dużo rzeczy w pełnym słońcu. Mamy za to powłokę oleofobową, która faktycznie pomagała mi utrzymać ten telefon w czystości. Jeśli chodzi o kolory, jest dość żywo, może nie tak jak w flagowcach Samsunga czy Apple, natomiast myślę, że zupełnie wystarczająco dla większości użytkowników i w tej klasie cenowej także bez większych zarzutów, więc ekran jest tutaj jak najbardziej plusem. Realme GT prezentuje się średnio, jeśli chodzi o wrażenia muzyczne, bo mamy tutaj co prawda głośnik u dołu i mamy u góry, który jest też głośnikiem do rozmów. No i mamy też gniazdo słuchawkowe, co jest super rzeczą w tej klasie cenowej, ale jakby nie patrzeć jednak, ten telefon nie jest najlepszym urządzeniem, na pewno nie jest najgłośniejszy, na pewno nie ma najwięcej wysokich i niskich partii. I mówię tutaj tak naprawdę o wszystkich urządzeniach, na których odtwarzałem dźwięk. Na szczęście, jeżeli chodzi o bezprzewodowy przesył, tutaj absolutnie nic mi nie zacinało i ta jakość była, myślę, że w porządku. Trzeba też uczciwie przyznać, że większość telefonów jest po prostu podobna pod tym względem i też jakby nie patrzeć, system stereo to jest zawsze plus, choć w Realme akurat ten potencjał nie jest jakoś wykorzystany. Mam wrażenie, że nawet Redmi Note 10 Pro ostatnio grał trochę lepiej. W temacie wrażeń dotykowych tak naprawdę brakuje mi tylko twardości tej wibracji, może większej mocy, by była ona bardziej precyzyjna i odczuwalna pod palcem, bo jeśli chodzi o haptyczne reakcje, tutaj wszystko wygląda całkiem dobrze i mam wrażenie, że Realme GT akurat nie spisuje się źle pod tym względem, tylko po prostu ja bym potrzebował więcej mocy. Realme GT ma być absolutnie najwydajniejszym urządzeniem na świecie, razem ze Snapdragonem 888, 8 lub 12 GB RAMu LPDDR5 i jeżeli chodzi o to, jak to urządzenie działa, ja jestem, powiedzmy, umiarkowanie zadowolony, ale to chyba nie jest aż tak bardzo wina Realme jak Snapdragona 888. Mimo tego nie mogę po prostu zarekomendować urządzenia, które rozgrzewa się do 45 stopni nawet w chłodniejsze dni, które jest po prostu nieprzyjemne w trzymaniu w dłoni, choć to ciepło jakoś się rozprowadza po całym urządzeniu, to jednak w okolicy wyspy aparatów robi się szczególnie gorąco, a gdy trzymamy telefon tak i gramy, no to wtedy nie jest nam najwygodniej. Co ciekawe, to nie przekłada się ani trochę na codzienną wydajność. Jest tutaj bardzo konkretnie i wszystkie aplikacje uruchamiają się błyskawicznie z jakąś tam niewielką animacją, ale to jest chyba standard w przypadku wszystkich aplikacji obecnie. Jeżeli chodzi o zarządzanie tymi danymi, to RAM tutaj dobrze się spisuje i faktycznie można wrócić do programu, w którym pracowaliśmy, nie wiem, godzinę, półtorej godziny temu i on nie zostanie ubity. Choć oczywiście zdarzają się różne przypadki, bo na przykład taka Canva potrafi się resetować po iluś tam minutach. Tak naprawdę też to wszystko zależy od aplikacji, jednak w zarządzaniu aplikacjami systemowymi Realme GT spisuje się bardzo dobrze. Co więcej, w nakładce możemy nawet zablokować parę
parę programów, by faktycznie one nie znikały z procesów. Mamy ku temu zapasy pamięci. Mój egzemplarz miał akurat 8 GB, natomiast myślę, że na 12 GB będzie to po prostu jeszcze lepsze. A skoro jesteśmy przy nakładce, Realme UI w wersji 2.0, czyli tak naprawdę nakładka bardzo podobna do tego, co widzimy w Oppo, jednak te drogi jeszcze się tak bardzo nie rozeszły między producentami. No i trzeba zobaczyć w tym wszystkim to, że jest to przede wszystkim nakładka płynna, która dobrze działa, która jest dobrze zoptymalizowana, która też nie przytłacza absolutnie ilością aplikacji, choć są takie narzędzia pokroju Kompas, z których skorzystacie może raz albo dwa, ewentualnie raz na pół roku. Wydaje mi się też, że te aplikacje, które znajdują się w systemie, nie są najbardziej kompetentne, to znaczy chodzi mi o liczbę funkcji i o rozwiązania, jakie w nich się znajdują. Być może będziecie potrzebowali zamienników ze sklepu Google Play. Uczciwie też trzeba przyznać, że jeśli chodzi o personalizację, to być może nie będziecie potrzebowali żadnego zamiennika ani innej nakładki w ogóle, bo opcji personalizacji jest tutaj mnóstwo. Możemy zmieniać kształty ikon, możemy zarządzać tak naprawdę wyglądem całego systemu i jeszcze nawet na poziomie przed odblokowaniem Always On Display ma chyba jeden z najbardziej rozbudowanych kreatorów, jaki w ogóle można dostać w telefonach w tych stokowych nakładkach. No i jeżeli chodzi o to, co można tam zrobić, no to jest mnóstwo tych rzeczy. Możemy pozmieniać teksty, poprzestawiać ten tekst, kolor, usunąć ikony powiadomień, albo je zostawić, usunąć ikonę stanu baterii, zostawić sam tekst, zostawić samą godzinę, skorzystać ze zdjęcia, skorzystać z ruchomych obrazków. No, po prostu tutaj dużo się dzieje. Telefon odblokujemy czytnikiem linii papilarnych, który znajduje się pod ekranem. Jest to rozwiązanie celne, rzadko kiedy zdarza się, żebym musiał go, nie wiem, trzeci czy czwarty raz używać, żeby odblokować. Co więcej, jak przytrzymamy palec na tym czytniku po odblokowaniu, to zyskamy szybki dostęp do jednej z 5 aplikacji, co jest naprawdę bardzo fajną funkcją. Wystarczy potem przesunąć tym palcem w kierunku jednej z nich i od razu jesteśmy na przykład w Spotify'u. Nakładka Realme posiada wiele funkcji, ale nie wszystkie są tak bardzo rozbudowane jak na przykład u producentów, którzy posiadają mniej funkcji, a znacznie bardziej rozbudowują. Na przykład gesty nie są tak rozbudowane jak u Motorola. Mamy też taki boczny pasek, w którym znajdziemy przybornik z dostępem do kilku skrótów do aplikacji i też do kilku funkcji, ale na przykład nie możemy tam wstawić takich szybkich akcji, które są normalnie po przytrzymaniu ikonki, jak na przykład od razu rozpoczęcie pisania maila czy ustawienie jakiejś daty w kalendarzu. Jeżeli chodzi o to, jak to urządzenie się sprawuje przy takich codziennych czynnościach, no to myślę, że tutaj absolutnie nie ma problemu z tą nakładką, ona nie wyrzuca z nas niczego, nic się nie kasuje, pod tym względem Realme GT jest absolutnie flagowy. Flagowy jest także pod względem połączeń, mamy tutaj Wi-Fi 6, mamy oczywiście sieć 5G, która działała w dobrym zasięgu i w większości miejsc we Wrocławiu akurat mogłem się nią cieszyć, w Poznaniu w sumie też. Mniejsza o to, ważne, że ten telefon po prostu spisuje się dobrze przy wszystkich modułach łączności, nawigacja jest precyzyjna, Wi-Fi nie rwie zasięgu i można sobie pójść spokojnie za jedną, drugą, trzecią ścianę i też będzie ten zasięg się utrzymywał. No a jeśli chodzi o jakość, powiedzmy, tak naprawdę wszystkiego innego, no to myślę, że tutaj jest poziom w miarę flagowy. Jedyne, co mnie rozczarowuje, to to, że nie ma tutaj slotu na kartę microSD. Znajdziemy 2 sloty na karty nano SIM. Podejrzewam, że to jest przycięcie kosztów, no ale mimo wszystko Realme mogło jednak zdecydować się, by jeszcze bardziej wyróżnić się na tle konkurencji, zwłaszcza, że nie ma tutaj jakiejś wodoodporności czy unikalnych funkcji typu optyczna stabilizacja. Dlaczego mówię unikalnych? Tak trochę przewrotnie, bo wydaje mi się, że producenci unikają tych funkcji ostatnimi czasy. Jeśli chodzi o optyczną stabilizację, nie znajdziemy jej przy żadnym z aparatów w Realme GT. Mamy główną matrycę 64 megapiksele Sony IMX582, oprócz tego mamy 8 megapikseli szerokiego kąta i 2 megapiksele makro, a z przodu 16 megapikselową matrycę Sony IMX471. Aplikacja Realme to jest standard, tutaj myślę, że nie ma ani rozczarowań, ani specjalnych jakichś pozytywnych zaskoczeń. Znajdziemy wszystkie funkcje przewijając na bok. Szkoda, że nie możemy z menu więcej przesunąć wybranych funkcji na ten pasek szybkiego dostępu. Jeśli potrzebujemy zmienić takie elementy jak na przykład aspekt fotografii, czy też po prostu rozdzielczość nagrywanego wideo, no to mamy taki malutki paseczek, który jest zaraz przy górnym pasku i tam znajdziemy te funkcje. I ponownie zacznijmy od przystawek, bo o makro to nawet nie ma co specjalnie mówić za długo, jest to fatalny obiektyw i naprawdę Realme zrobiłoby większą przysługę dla środowiska, gdyby po prostu nie pakowało tego obiektywu do telefonu, no ale ewidentnie muszą się świecić tam 3 oczka, jak w flagowych modelach, no i to 2-megapikselowe makro po prostu wygląda fatalnie, nie ma tutaj ani szczegółów, ani kolorów zgodnych z rzeczywistością, jest mega dużo szumu i po prostu to wszystko prezentuje się miernie. Słabo wypada także obiektyw ultra szerokokątny, który niestety, no jakby nie patrzeć, ma niską jakość. Znajdziemy bardzo dużo szumów i zakłóceń na bokach kadru. Oczywiście efekt rybiego oka przez to został zminiaturyzowany, natomiast trzeba też patrzeć na to tak, że jednak ten obiektyw zachowuje się dziwnie i możecie zauważyć, że nie uzyskać tak naprawdę jednolitego kadru między obiektywem ultra szerokokątnym a klasycznym, bo one obydwa mają jakby różną specyfikę robienia tych zdjęć. Nocą nie warto używać obiektywu ultraszerokokątnego, chociaż jest tryb nocny i wtedy jeszcze te zdjęcia są trochę akceptowalne, ale bez niego no to po prostu jest tragedia, no i nie wygląda to za dobrze. To nie jest fotograficzny telefon,
telefon, ja wiem, że oni oszczędzali. Natomiast porozmawiajmy o głównym obiektywie, który jest specyficzny. Specyficzny dlatego, że wszystkie zdjęcia są podkręcone i to tak bardzo, że tryb sztucznej inteligencji, jak jeszcze coś od siebie dołoży, to w ogóle klękajcie narody, nie patrzcie na to, to jest po prostu oślepiający cud. Nie no, po prostu te zdjęcia wyglądają średnio i mnie się nie podobają. Wydaje mi się, że na media społecznościowe czy pod obróbkę potem też się nie nadają, więc sztuczną inteligencję najlepiej wyrzucić, bo ona rzadko kiedy polepsza aspekty tej fotografii. Jeżeli chodzi o HDR, ten faktycznie jest w stanie pomóc, ale też nie jest w stanie odratować tego, że te kolory są dramatyczne. Mało jest tutaj informacji w cieniach, wydaje mi się, że kontrast mógłby być lepszy. Na szczęście nie ma dużo dystorsji, na szczęście jest tutaj dużo szczegółów, więc pod tym względem przynajmniej telefon spisuje się w porządku. Jestem troszeczkę rozczarowany zoomem dwukrotnym, zachowuje on w miarę w porządku jakość, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dałoby się to zrobić trochę lepiej. No i po prostu mam wrażenie, że Realme GT mógł być lepszym telefonem fotograficznym, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą, choć nocą jeszcze czasami mu się trochę udaje, ale nie na wszystkich ujęciach, bo popatrzcie na przykład na to niebo, jest fatalnie, ja nie wiem co tu się stało, jak to zostało przetworzone, ale to wszystko wygląda bardzo nienaturalnie i te zdjęcia są mega pomarańczowe i ta cała tinta, która jest nałożona na praktycznie każdą fotografię w Realme GT sprawia, że z jednej strony każdy wie, że to jest zdjęcie z tego telefonu, z drugiej strony sprawia, że każdy szybko odwraca głowę od tych zdjęć. Wspominałem, że Realme GT nie ma stabilizacji optycznej i jest tutaj tylko cyfrowa, ale trzeba przyznać, że ona działa całkiem dobrze. Same filmy też nie wyglądają źle, mają całkiem dużo szczegółów, są trochę podkręcone kolorystycznie. Bardzo podobała mi się praca autofokusa, który nie potrzebuje wcale żadnego specjalnego lasera. Po prostu jest szybki i precyzyjny i podąża za obiektem w większości scenariuszy tak jak trzeba. Są tu też dodatkowe tryby wideo, slow motion do 240 klatek na sekundę. Mamy też kolor spotowy, w Motorola to było, a tutaj się pewnie to nazywa jakoś inaczej. Tak czy inaczej chodzi o to, że możemy sobie wybrać jeden kolor, który jest widoczny w kadrze, reszta jest czarno-biała. To jest fajna rzecz, ale rozdzielczość 720p trochę dyskwalifikuje to rozwiązanie. Bateria to 4500 mAh. Jest to bateria bez ładowania bezprzewodowego. Jest to bateria, którą naładujemy za to szybką ładowarką 65 W. I to jest duży plus tego urządzenia, bo faktycznie w 35 minut mniej więcej mamy pełny akumulator. Natomiast w ciągu kwadransa jesteśmy w stanie zyskać około 50%. To są bardzo dobre rezultaty. Szkoda, że nie przekładają się na dobry czas pracy na baterii. Choć oczywiście nie mają ze sobą korelacji, ale zdarzały mi się wyniki rzędu 4 godzin na LTE. Zdarzały mi się wyniki rzędu 6 godzin przy użyciu praktycznie Wi-Fi i chyba tylko odrobinę LTE. To nie są rewelacyjne rezultaty, choć oczywiście urządzenie jest mniejsze i lżejsze, to jednak myślę, że można było z niego więcej wyciągnąć, bo gdzieś tam pod koniec dnia na LTE obawiałem się, że faktycznie będę musiał już wyjmować ładowarkę, żeby korzystać z tego urządzenia. No i to nie daje takiej pewności w dalszej perspektywie. Podsumowując, Realme GT jest urządzeniem, które zdecydowanie jest dla nielicznej grupy fanów, którzy uporządkują sobie Snapdragona 888 i zrobią z tym procesorem to, co trzeba, żeby nie grzał się tak jak ta grzałka, o ile oczywiście da się coś naprawić. Dla większości ludzi ten telefon będzie pewnie się wyróżniał ciekawym wykończeniem, ale jednak nie do końca wysoką jakością całej obudowy. Będzie wyróżniał się pewnie ekranem AMOLED, który jakby nie patrzeć też ma dość mocną konkurencję. No i poza tym może nakładka jeszcze będzie się podobała części osób, natomiast też trzeba przyznać, że producenci nie śpią i mają także swoje rozwiązania, które no, potrafią być w pewnych aspektach bardziej ubogacone. Realme GT to taka zbitka wszystkiego, co Realme ma w swoich technologiach najnowszego i wydaje mi się, że ta zbitka może być jeszcze opłacalna w przyszłości, natomiast musiałaby zejść dobrze poniżej 2000 zł i wtedy moglibyśmy rozmawiać, a ze Snapdragonem 888 to pewnie tak szybko do tak niskiej ceny nie zejdzie. To wszystko z mojej strony, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji, podzielcie się też swoimi przemyśleniami na temat chociażby Realme GT, czy jest to Waszym zdaniem telefon udany, czy chcielibyście taki mieć i co sądzicie o tym całym Piniateksie. Zapraszam Was gorąco do komentarzy i do następnych materiałów. Cześć!